Zakliczyn uczcił pamięć żołnierzy niezłomnych. Najpierw poprzez mszę świętą odprawioną w ich intencji w kościele parafialnym świętego Idziego Opata. Tuż po niej cała społeczność gminy udała się na cmentarz parafialny, by na grobie kapitana Jana Dubaniowskiego salwy poprzez zapalenie zniczy i złożenie wiązanek kwiatów oddać hołd jego osobie, jak i poległym żołnierzom, którzy z nim walczyli. Następnie władze samorządowe, organizacje pozarządowe oraz liczne delegacje szkół udały się do Rudy Kameralnej. W miejscu, gdzie staraniem tutaj lokalnego społeczeństwa, mieszkańców gminy Zakliczyn powstał w 2016 roku pomnik upamiętniający kapitana Jana Dubaniowskiego. We wrześniu 1947 roku kapitan Jan Dubaniowski poległ. Jego osoba została doceniona, uhonorowana w ubiegłym roku. Pan prezydent Andrzej Duda nadał kapitanowi Janowi Dubaniowskiemu salwie pośmiertnie krzyż komandorski z gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Jest to jedno z najwyższych odznaczeń państwowych i potwierdza to, że była to osoba, która właśnie walczyła o tą prawdziwą Rzeczpospolitą, suwerenną, niepodległą Rzeczpospolitą. Z tego miejsca po złożeniu wiązanek kwiatów wyruszył najdłuższy bieg główny tropem wilczym o dystansie 11,5 km. Ponad 50 uczestników tego biegu, pomimo trudnych warunków pogodowych, jestem pod wrażeniem ich zaangażowania, chęci uczestnictwa w tym biegu. Myślę, że to jest jedna z najprostszych form, w jakie można uczcić pamięć żołnierzy wyklętych. Żeby upamiętnić żołnierzy niezłomnych, czyli wyklętych, ich pamięć i oddali życie za ojczyznę. W Zakliczynie po raz czwarty organizujemy bieg tropę wilczym. Jest to szósta edycja w Polsce, natomiast tutaj u nas czwarty raz. Odbywają się biegi na dystansie 1963 metry oraz na dłuższych dystansach. Na początku było to 10 km. Obecnie biegamy z Rudy Kameralnej ponad 11,5 km. W międzyczasie odbywała się gra miejska pod tytułem Niepodległa w Zakliczynie. 20 drużyn, 5 rodzinnych i 15 grup, prawda, młodzieżowych bierze udział właśnie w grze miejskiej, właśnie śladami żołnierzy wyklętych, jak również śladami historycznymi związanymi właśnie z setną rocznicą odzyskania niepodległości. Co roku zmieniamy oczywiście trasę, zmieniamy punkty, prawda, i tak dalej, ale świetna zabawa, dzieci się świetnie bawią. Oprócz tego, że muszą przebiegnąć trasę, muszą jeszcze na każdym punkcie kontrolnym wykonać zadanie. Dobrze się z tatą współpracowało? Powiedz mi, jak wyglądała ta wasza współpraca? No dobrze mi się współpracowało. Na przykład, kiedy nie miałem sił, to chwyciłem jego rękę i mnie ciągnął. Co jest zaletą takiej gry miejskiej? No, myślę, że przede wszystkim to, że jesteśmy razem. Razem możemy te rzeczy robić. No i dwa, że w jakiś sposób też oddajemy hołd bohaterom. Chcieliśmy uczcić nie tylko żołnierzy wyklętych, ale również wszystkich tych, którzy tutaj spoczywają na cmentarzu, czy są pomniki związane z tymi osobami, związane właśnie z odzyskaniem niepodległości przez Polskę. O 12:15 z rynku wystartował bieg na dystansie 1963 metry. Tych, którzy chcieli oddać hołd narodowym bohaterom, również tym pochodzącym z ziemi zakliczyńskiej, nie brakowało. 47 osób było na bieg 11,5 km, natomiast na bieg 1963 metry 53 osoby. Bardzo fajna inicjatywa uczczenia pamięci żołnierzy wyklętych, którzy oddali za nas życie, a tak naprawdę ludzie o nich zapomnieli. Więc według mnie to jest przymus, wręcz osobisty. Jestem harcerką w 6. drużynie starszoharcerskiej w Rurkowie. Ja mam 15 lat. I jesteś dzisiaj pierwsza na mecie w tej kategorii. Jak się czujesz? Super. Super się biegło, bywało ciężko, ale dałam radę, super było. No, głównie dla pamięci tych żołnierzy wyklętych, którzy mieli być na tym, na śmietniku historia, jest wręcz na odwrót teraz. Żeby uczcić ich cześć i w ogóle. Jakie to jest twoim zdaniem ważne? No bardzo ważne, nawet ważniejsze niż to pierwsze miejsce na tym biegu i w ogóle. Widać to zaangażowanie tutaj młodzieży z terenu gminy Zakliczyn i wielu osób spoza gminy, które tutaj przyjechały właśnie, aby uczestniczyć w biegu, aby uczestniczyć w tych ważnych uroczystościach, które upamiętniają żołnierzy wyklętych, którzy walczyli tutaj o naszą niepodległość, pomimo tego, że władze komunistyczne ich zwalczały, podjęły tą walkę o prawdziwie suwerenną, wolną Rzeczypospolitą.
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w gminie Zakliczyn zakończyło otwarcie wystawy Wspomnienie 1918 Michała Piotrowskiego. Na koniec ogłoszono wyniki biegów i gry miejskiej, po czym każdy uczestnik otrzymał medale, dyplomy oraz nagrody. Jednak jak zgodnie podkreślają organizatorzy, to nie one były tu najważniejsze, a oddanie hołdu tym, którzy przelali krew za naszą wolność. Cześć ich pamięci. Paulina Kuczera, Tarnowska TV.